czerwona, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ponieważ powinnam być w białej sukni do samej ziemi. Powinnam mieć welon na głowie oraz piękny bukiet kwiatów, ponieważ dzisiaj mam dla Was My Big Bookish Wedding Tag. I tutaj mamy 10 kategorii, które przygotują mnie do mojego ślubu z moim ukochanym bohaterem literackim. Był ciężki wybór, ponieważ ja mam ich wiele, ale w końcu padło na tego jednego, chociaż pozostałe oczywiście nie upuszczam. Kolejne wesele zawsze mogą być w innym kraju, ale tak, zapraszam. Pierwsza osoba, którą poproszę, żeby mi troszkę bardziej pomogła, a nie żeby była zwykłym gościem, to osoba, która pomoże mi wybrać moją suknię ślubną, i to będzie Selina z Szklanego Tronu, ponieważ ona, jak wiemy i jak wiecie, bardzo lubi takie luksusowe rzeczy, zna się na jakości produktu, uwielbia drogie, piękne suknie i ma naprawdę dobry gust, więc mam nadzieję, że będzie idealną osobą, która mi właśnie pomoże w tym trudnym wyborze i chyba jednym z najtrudniejszych. Na dodatek, jeżeli ktoś będzie chciał wykraść moją sukienkę, albo jeżeli ktoś będzie chciał po prostu mnie szukać, to ona się tym zajmie, ja nie muszę się o nic martwić. Ona wszystkim się zajmie i sobie poradzi. Kolejna osoba zostanie przeze mnie poproszona o zorganizowanie mojego wieczoru pańskiego, czyli wieczoru, w którym będę ostatni raz panną, a później już będę zamężna, i tą osobą będzie Nina Zenik, czyli Grisza z Szóstki Wron, przede wszystkim dlatego, że ona doskonale wie i potrafi się bawić, i to dobrze. Nie jest też taka, wiecie, łagodna, leciutka. Jak będą jakieś problemy, to na pewno sobie poradzi. Na dodatek jest właśnie sercodawcą, czyli jak ktoś będzie fikał, to ona sobie z nim po prostu porozmawia albo zrobi coś innego. Zna bardzo dużo języków i to też jest bardzo fajne, ponieważ jeżeli będziemy chciały pojechać na wieczór pański do innego kraju, to ja nie muszę się martwić, że nie znam hiszpańskiego. Nina na pewno zna hiszpański i przede wszystkim mogę jej ufać, jest naprawdę godna zaufania. I Nina będzie doskonałym wyborem do takiej osoby, ponieważ jest odpowiedzialna, zabawna, umie się bawić i poradzi sobie w każdej sytuacji. Mężczyzną, który odprowadzi mnie do ołtarza, będzie nikt to inny jak pan Darcy z Dumy i Uprzedzenia autorstwa Jane Austen. Dlaczego? Ponieważ jest to nie tylko bardzo przystojny mężczyzna, ale bardzo odpowiedzialny mężczyzna. A ja przyznam szczerze, że tak z tymi wysokimi obcasami to średnio. Zdecydowanie bardziej wolę buty Adidasy sportowe po prostu na polskiej powierzchni. A wiadomo, że na swoim ślubie wypadałoby troszkę wydłużyć swoje krótkie nóżki, żeby były wyższe, więc szpilki jak najbardziej są przewidziane. A wiem, że Darcy po prostu, jeżeli będę miał jakiś problem z chodzeniem, to złapie mnie za ramię i powie: dam radę, i mnie przeprawi przez te trudne kilkaset albo kilkadziesiąt metrów do ołtarza, i na pewno to będzie bardzo stresujący moment, a on potrafi sobie poradzić w trudnych sytuacjach, co udowodnił właśnie w Dumie i Uprzedzeniu, więc pan Darcy jak najbardziej, mam nadzieję, że ochroni mnie przed jakimkolwiek upokorzeniem. Do pełnienia funkcji księdza będę przekonywała Wielkiego Lorda Piekła. Jest to postać z trylogii Czarnych Kamieni autorstwa Anne Bishop. Jest to jedna z najpotężniejszych osób w tej całej serii i to jest po prostu osoba, która nie pozwoli sobie nikomu podskakiwać. Ona zrobi, jak to będzie miało wyglądać, to po prostu zrobi wszystko, żeby to tak wyglądało. Potrafi poradzić sobie też w sytuacjach stresowych, potrafi panować nad ludźmi. Posiada taką moc, że jak ktoś będzie gadał, to po prostu coś zrobi, żeby ta osoba zamilkła. I ja po prostu ufam mu całkowicie, tak samo jak bohaterowie właśnie tejże serii, dlatego mu powierzę to ważne zadanie. Szczęściara, czyli osoba, która złapie welon, i tutaj wybiorę osobę, która jest bardzo młoda, a jednocześnie bardzo dużo przeszła w swoim życiu, i to będzie Ali z trylogii Ostatnia Spowiedź, ponieważ naprawdę mimo młodego wieku, w pierwszej tomie ma ona 17 lat, to przeszła tyle strasznych rzeczy, że ja po prostu chcę, żeby ona była szczęśliwa, żeby ona była zakochana, żeby ta miłość po prostu była widoczna na jej twarzy i w jej oczach, dlatego mam nadzieję, że złapie ten welon i że będzie szczęśliwa. Osoba, którą poproszę, żeby wygłaszała przemówienie, musi być to osoba, która potrafi rozbawić towarzystwo, a jednocześnie bardzo dobrze panować nad tłumem, żeby nie wyszli spod jego kontroli, jeżeli mogę to tak ująć, i osoba, która przede wszystkim przyciągnie uwagę tłumu, i tą postacią będzie Cassian z Dworu Cierni i Róż, tej trylogii, ponieważ uważam, że nie dość, że nie jest bardzo odpowiedzialny, to swoim charakterem, swoim humorem oraz swoim wyglądem też przyciągnie uwagę tłumu i naprawdę zrobi to w sposób wyjątkowy, z dużym poczuciem humoru, czyli tak jak ja bardzo bym chciała, ponieważ uwielbiam taki humor, jaki właśnie reprezentuje Cassian, i przede wszystkim zrobi to krótko i na temat, bo jakby to trwało miliony lat, to chyba bym zasnęła pod stołem. Osoba, która będzie
będzie odpowiedzialna za muzykę, będzie DJ-em albo będzie prowadziła orkiestrą, będzie miała bardzo trudne zadanie, ponieważ jak wiemy, w naszym polskim społeczeństwie na przykład nikt nie lubi disco pola, wszyscy chcą słuchać po paru głębszych i wszyscy znają i jak wiemy, każdy po paru głębszych chce też puścić własną muzykę, dlatego musi być to osoba twarda w twoim przekonaniu, która zna się na muzyce, która w razie czego przytrzyma kogoś, jeżeli będzie chciał coś tam zrobić i tą osobą będzie Garrett z serii L. Kennedy i on dokładnie jest przypisany do książki pod tytułem Układ i może jakoś nie kojarzycie go mega z muzyką, ale ma dziewczynę, która studiuje muzykę, która mega śpiewa, więc na pewno mu pomoże wybrać właśnie najlepsze utwory do tego najważniejszego dnia w moim życiu. Jestem przekonana, że największym królem parkietu będzie Mikołaj z trylogii Grisha Alibardugo, ponieważ słuchajcie, to jak Osieruszek walczy, to jaki on ma humor i to jaki on jest zabawny, to jak on lubi rozrywkę, na pewno po prostu będzie skutkowało tym, że będzie obracał na parkiecie każdą panną w taki sposób, że ona nie będzie wiedziała co, o co chodzi, a on po prostu będzie doskonale panował nad sytuacją, będzie się najlepiej bawił. To będzie ta postać, która będzie pierwsza prowadziła pociąg, jak zacznie się puszczać ta piosenka, a jak zaczną się kaczuchy, to będzie stała na środku i cały czas pokazywała co kiedy robić. Więc Mikołaj, liczę na ciebie, że jeżeli okaże się, że będzie drętwo, to ty rozkręcisz tą imprezę. Na każdym weselu jest osoba, która troszkę za mocno przecenia swoje możliwości alkoholowe, która troszkę za dużo wypije o tego jednego kieliszka i wyląduje pod stołem. Trzeba wtedy mu pomagać. Ja jestem przekonana, mogę się o to założyć, że u mnie będzie to Jordan Belfort, czyli możecie znać tego pana jako wilka złości, jak wiemy, on ma dość duże problemy alkoholowe i nie tylko i zazwyczaj rzadko go widać w ogóle trzeźwego, chyba nigdy nie widziałam go trzeźwego, więc on jest cały czas pod wpływem, a jak wiadomo, wesele jest to wyjątkowa chwila, gdzie jeszcze bardziej można sobie pozwolić i coś czuję, że to może się naprawdę skończyć niefajnie, nie tylko dla mnie, ale też dla innych osób, ale ja wiem, że Jordan zawsze jest bardzo kulturalny, jeżeli go weźmiemy, powiemy, że ma iść, to odwieziemy go do hotelu i będzie na pewno dalej sympatycznie. Kochani, nadeszła ta wielka chwila, żeby powiedzieć wam, kto stanie obok mnie, obok ołtarza, kto jest moją wielką miłością, pewnie większość osób z was się domyśla, ale to nie znaczy, że ja chcę porzucić moich pozostałych mężów, po prostu ta impreza, o której wam dzisiaj opowiadam, dotyczy tego ślubu z tą moją wielką miłością życia i chodzi tutaj oczywiście o Scotta z Pilgrzyma, książki Terry'ego Hayesa, czyli osobę, która jest bardzo odpowiedzialna, która całkowicie pasuje do mojego charakteru. Znaczy o to chodzi, że właśnie nie pasuje, że jesteśmy troszkę inni. On jest troszkę bardziej spokojny, troszkę bardziej rozmyśla, zanim cokolwiek zrobi, ja jestem bardziej wybuchowa, ale jak wiadomo, przeciwieństwa się przyciągają i ja wiem, że my po prostu będziemy razem szczęśliwi do końca naszego życia, zdrowi i w chorobie i w ogóle na zawsze. To by było na tyle, jeśli chodzi o My Big Bookish Reading Tag. Mam nadzieję, że wam się podobał. Na dole oczywiście piszcie swoje typy. Ja do zrobienia tego tagu chciałabym nominować Pannę Sasnę, bestsellerki oraz Doktor Book i oczywiście wszystkich, którzy mają na to ochotę. Ja wam życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego weekendu i spadam na miesiąc miodowy, więc pa pa!